Państwa Szkoła Wyższa Białej Podlaskiej im. Papieża Jana Pawła II. Dzisiaj spotkanie niecodzienne, dlatego że otwarcie i promocja nowego kierunku Bezpieczeństwa Narodowe. Agnieszka Siedlecka, Agnieszka Smarzewska. Drogie Panie, na początek Agnieszkę Siedlecką. Co Pani ma z tym wspólnego? Co ja mam wspólnego? Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe jest jednym z kierunków kształcenia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, a ja jestem dyrektorem tegoż instytutu i po części jednym ze sprawców tego, iż ten kierunek tutaj jest, bowiem wspólnie ze swoimi pracownikami tworzyliśmy program, przygotowaliśmy dokumenty do ministerstwa, ażeby uzyskać zgodę i kształcić studentów. Dzisiaj spotkanie w Waszej uczelni, masa osób w mundurach. Czy to będą przyszli wykładowcy niektórych przedmiotów? Nie wiem, czy będą przyszli wykładowcy, dlatego że wykładowców mamy przede wszystkim z Akademii Obrony Narodowej. Natomiast ci Państwo, którzy są dzisiaj zaproszeni, są to reprezentanci wiodących służb mundurowych z naszego regionu, więc Straż Miejska, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, jest przedstawiciel Urzędu Miasta ze Sztabu Kryzysowego i chcemy dzisiaj po pierwsze promować kierunek, a po drugie zaprosić te osoby do dyskusji jako osoby merytorycznie przygotowane, które stykają się z problematyką bezpieczeństwa narodowego i mam nadzieję, że ci Państwo pomogą nam również wypracować dodatkowe jeszcze formy kształcenia, typu studia podyplomowe, bądź pozwolą nam jakby uzyskać informacje, czy jest zapotrzebowanie w naszym rynku na poziom studiów magisterskich w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Gdybyśmy mogli ten kierunek opisać, jak on będzie wyglądał, jakie będą przedmioty, jak będą wyglądały zajęcia, tryb kształcenia? Studia będą odbywały się w systemie studiów stacjonarnych, czyli system studiów dziennych, i studia niestacjonarne w systemie zjazdów 9 w semestrze weekendowych. Wśród przedmiotów będą przedmioty z kształcenia podstawowego, chociażby takie jak filozofia, historia oraz przedmioty typowo specjalistyczne związane z służbami mundurowymi, z bezpieczeństwem narodowym, a także przedmioty po części z zakresu zarządzania, bowiem aspekty bezpieczeństwa narodowego łączą się z problematyką zarządzania, chociażby strategicznego myślenia itd. Każdy student tego kierunku będzie musiał mieć swój własny mundur? Nie przewidujemy takiej opcji, ale nie będę ukrywać, że jest to ciekawa propozycja, ażeby w pewnej formule jednolitych ubrań czy mundurów. Tak, to byłoby ciekawe rozwiązanie, myślę. Ja może tylko nadmienię, że będą bardzo ciekawe przedmioty, na przykład z zakresu terroryzmu żywnościowego, czy żywienia w warunkach ekstremalnych na specjalności bezpieczeństwo zdrowotne, a dla osób fizycznie przygotowanych proponujemy pływanie militarne, nurkowanie na przykład głębinowe, czy zajęcia samoobrony.